Sherlock Holmes, kobieta w zieleni. W pozostałych rolach. Scenariusz. Nie zapomnę tego ranka do końca życia. Liczyłem funkcjonariuszy wychodzących z posterunku. Od tygodni prawie nie spali. My w dochodzeniówce spaliśmy jeszcze mniej. Z tego samego powodu. Dlatego nie zaskoczyło nas, że komendant zwołał zebrania. Często z nami rozmawiał, ale i tak nie wiedzieliśmy, co nas czeka. To okno musi być otwarte? Zamknij, jak ci przeszkadza. Po co dodatkowo denerwować szefa przeciągiem? Panowie, komendant. Ale tu duszno. Proszę usiąść. Jeśli chcecie poczytać, jak jesteście wspaniali, sięgnijcie po jakąś gloryfikującą policjantów beletrystykę. Wystrzegajcie się natomiast prasy, bo popadniecie w kompleks niższości. Mamy do czynienia z serią najpotworniejszych zbrodni od czasów Kuby Rozpruwacza. My natomiast moglibyśmy równie dobrze grać sobie w pchełki. Tyle w tej sprawie osiągnęliśmy. Spójrzcie. Tu, tu i tu. Te czerwone flagi oznaczają brutalnie zamordowane kobiety. Oznaczają kobiecy strach i cierpienie. To nie są zwykłe zbrodnie, tylko dzieła degenerata, który najpierw je zabija, a później okalecza. To gad, który odcina ofiarom kawałki ciała i zabiera je na pamiątkę dokonanej rzezi. Zginęły trzy kobiety, a wy nie macie żadnego tropu, najmniejszego śladu. Czekacie z założonymi rękoma na wiadomość o czwartej ofierze. Nie musieliśmy długo czekać. Tego wieczoru młoda kobieta śpieszyła się do domu. Zauważyła coś. To był policjant. Odprowadził ją, tak na wszelki wypadek. Widział, jak wchodziła do klatki schodowej. Możemy się tylko domyślać, co było potem. Schowałem dumę do kieszeni i udałem się do człowieka, który wielokrotnie nam w przeszłości pomagał. Do Sherlocka Holmesa. Potrzebowałem pomocy jak nigdy dotąd. Razem cztery. Cztery bezbronne kobiety. Każdej obrężną palec wskazujący. Nieobrężną. Tylko fachowo amputował, jak sprawny chirurg. To nasz jedyny trop. Jest w wieku mojej siostrzenicy. Nie ma sposobu, by to powstrzymać. Musi być. Zwyrodnialec, który to zrobił. Obiecuję. Nie mamy żadnego punktu zaczepienia. Nie znamy motywu. Wiemy, że nie chodziło o kradzież, uczucia, ani o zemstę. Nie były ze sobą spokrewnione. Spokojnie. Przepraszam. Mężczyzną bym się nie przejął. Ale taka krucha istotka. Chodźmy na drinka.
Whisky z wodą. Dla inspektora podwójną. Irlandzka. Dziękuję, że mi pan pomaga. To dla mnie przyjemność. Jak można zabijać dla samej przyjemności mordowania? Albo dla zdobycia palca? Morderca ryzykował, że go złapią, ale zatrzymał się po palec. Ciekawe dlaczego. To szaleniec. Może w jego szaleństwie jest metoda. Gdybyśmy znaleźli te palce, gdybyśmy osuszyli kanał La Manche, może znaleźlibyśmy monetę. Proszę je zatrzymać. Sir George Fenwick, to jego córka? Niech pan nie będzie naiwny. Ty znasz wszystkich, prawda? Skądże? Tydzień temu nie znałem ciebie. Ale to szybko minęło. Zbieram zapałki. To urocze. Idziemy? Na co pan patrzy? Piękna kobieta. Nie wywodzi się z wyższych sfer, ale się w nich odnajduje. Wpadniesz do mnie? Świetny pomysł. Ciekawe, dokąd go zabiera. Niech pan nie będzie naiwny. Są jakieś wiadomości? Nie. Zrób nam te swoje drinki. Crandon jest cudowna. Nie uwierzyłbyś, co ona potrafi. Urocze miejsce. Zachwycające. Tak sądzisz? Usiądź, chyba że nie masz ochoty. Co za pomysł. Mam ochotę na wszystko, co ma związek z tobą. Chyba nie chcesz, żebym w to uwierzyła. Nie zbyt ślepo. Oboje jesteśmy dorośli. Fakt. Jesteś kochana. Przygaś światła. Przy takim oświetleniu wyglądam korzystniej. Przy każdym wyglądasz wspaniale i dobrze o tym wiesz. Może i wiem. Nieoceniona kobieta. Jest nieprawdopodobnie romantyczna. Uwielbia nastrojową muzykę i sądzi, że my... Bo tak jest. Czyżby? Jest taka kojąca, odprężająca. Tak. Wszyscy czasem potrzebujemy odprężenia. Jak dzieci zmęczone zabawą. Bawiłeś się żołnierzykami? Nie myślałem o tym od lat. Ja lubiłam statki.
Cokolwiek, byle pływało. Jak to? I to. Okręty zmierzające ku krainie marzeń. Krainie snów. Spójrz. Jak specyficznie odbija się światło. Ogniki, które wciąż się przemieszczają, niczym gwiazdy w wolno płynącym potoku. Jestem wyczulony na aurę. Czuję, że w tym pokoju popełniono morderstwo. Ta biedna dziewczyna zginęła na klatce schodowej. Gdybym tylko to znalazł. Co? Coś, co łączyło ofiary. To może doprowadzić nas do motywu. Drugi Kuba rozpruwacz, sadystyczny maniak. Jego ofiary wywodziły się z jednego środowiska, z jednej dzielnicy. W tym przypadku kobiety wykonywały różne zawody i pochodziły z różnych części miasta. To nie robota sadystycznego maniaka, to coś dużo straszniejszego. Dostałem gęsiej skórki. Jestem pewien, że zabójstwa to drobiazg w porównaniu z całością tego diabolicznego planu. A palce? Odpowiedź na to pytanie doprowadzi nas do rozwiązania. Droga siostro, wakacje z wami były cudowne. Nie mogę doczekać się kolejnego spotkania. Biedactwo. Aż ściska gardło. Widzę ją, jak pisze ten list. I nie zdaję sobie sprawy, że wkrótce zginie. Halo? Gregson! Wszędzie pana szukam. Morderstwo na Edgeware Road. Kobieta? Tak, z odciętym palcem. Potworne zabójstwo młodej kobiety. Kup gazetę. Przeczytaj o strasznym morderstwie. Znaleziono zwłoki kolejnej kobiety. Czytajcie, morderstwo przy Edgeware Road. Kolejne morderstwo. Wstrząsające. To prawda. Sama nie czuję się bezpiecznie. Muszę widzieć się z panną Marlowe. Gdzie ona jest? Lydia. Co się stało? Nie wiem. Musisz mi pomóc. Nie rozumiem. Obudziłem się przed chwilą w obskurnym pensjonacie przy Edgeware Road. Nie wiem, jak się tam znalazłem. Ostatnie, co pamiętam, to, że byłem z tobą. Spokojnie. O której wyszedłem? Około... Była 22:45. Wyglądałeś na przygnębionego, obojętnego, niezainteresowanego. Myślałam, że czymś cię uraziłam. Nie pamiętam. Nic nie pamiętam.
Zdarzało ci się to wcześniej? Wcześniej? Może to amnezja. Wyszedłem o 22:45, a obudziłem się o 9. Straciłem 10 godzin. Nie potrafię tego wyjaśnić. A w kieszeni znalazłem... To nie po ciebie, bo jakim cudem? Jakiś pan chce się widzieć z tym dżentelmenem. Spław go. Nie, porozmawiam z nim. Słucham. Wspaniały pokój. W przeciwieństwie do tego, w którym się pan obudził. Śledził mnie pan? Tak. Jest pan detektywem? Nie, wręcz przeciwnie. Bez obaw, Sir George. Zna pan moje imię? To stare i poważane imię. Jako jego posiadacz i bardzo zamożny człowiek, może będzie pan zainteresowany tym drobiazgiem. Lepiej, żeby nie wpadł w ręce policji. Chyba należy do pana. Inicjały GF. Skąd pan to ma? Wypadło panu z kieszeni. Nie zauważył pan. Był pan zajęty. Pochylał się pan nad czymś z nożem. Potem włożył pan coś do kieszeni. No chodź. Wiele tracisz. To jest pyszne. A na deser? Babeczki. Nie skusisz się? Ten twój hedonizm. Ryby dobrze działają na rozum. Nie mam rozumu. Minęły już cały dzień i noc od tego bestialskiego incydentu. A ja nie posunąłem się o krok. Chyba mamy klientkę. Bardzo atrakcyjna. Wyszła z domu zdenerwowana. Skąd wiesz? Nie ma rękawiczek, to nietypowe u modnej kobiety. I ma opuszczony dach. W torebce ma coś, co chce mi pokazać. Tak? Torebka nie pasuje do sukienki. Wzięła ją ze względu na wielkość, żeby zmieścić duży przedmiot. Zadziwiasz mnie. To proste, drogi Watsonie. Ciekawe. Co? Taksówka stająca pod pustym domem. Ciekawe, czemu za nią jechał. Ty byś nie pojechał? Lornetka. Zaraz wszystkiego się dowiemy. Młoda dama w pilnej sprawie. Niech wejdzie. Pan Holmes? To doktor Watson. Proszę mi wybaczyć. Niech pani usiądzie. Mogę? W porządku. Jest pani wśród przyjaciół, pan Fenwick. Zna mnie pan? Widywałem pani wizerunek. Jest pani córką Sir George'a. Chodzi o mojego ojca. Co z nim? Nie wiem, co robić.
Zawsze był taki miły i kochany, ale po śmierci mamy... Tak, skarbie, wiemy. Nie zaniepokoiłam się, gdy wyszedł przedwczoraj wieczorem. Ale wrócił dopiero wczoraj na podwieczorek. Nie chce jeść, tylko przesiaduje godzinami w bibliotece. Nie chce mnie wpuścić. Spokojnie. Proszę się nie śpieszyć. Nie mogłam zasnąć i coś usłyszałam. Co to było? Ktoś był w ogrodzie pod moim oknem. Zobaczyłam postać idącą alejką i rozpoznałam ojca, przemykającego przez własny ogród niczym złodziej. Miał w ręku łopatę. Zaczął kopać przy szklarni. O świcie wykradłam się do ogrodu i znalazłam to. Palec. Ludzki palec. Dzwoń do Scotland Yardu. Niech Gregson spotka się z nami w domu Sir George'a Fenwicka. Ze Scotland Yardem. Gdzie ojciec? W bibliotece. Pójdziemy do niego. Otrzymałem pańską wiadomość. Mogę wejść? Tato? Dziwne, nie odpowiada. Mogę? Śmiało. Watsonie? Zabierz pan na Fenwick. Martwy? Tak. Co pan o tym sądzi? Strzał w plecy, kula niewątpliwie trafiła w serce. Na ubraniu są ślady prochu. Tego się obawiałem. Pamiętasz człowieka w taksówce? Ma z tym coś wspólnego? Prawdopodobnie poinformował, kogo trzeba. Sir George zginął, żeby nie mógł nic powiedzieć. Jakiej użyto broń? Małego rewolweru, strzał z bliska. Zabójca wszedł przez drzwi balkonowe, wniósł na butach błoto z ogrodu. Sir George zaskoczył go i podszedł do niego. Nie wiemy, co było potem, ale po umiejscowieniu rany wnioskuję, że odwrócił się na moment. A wtedy lufę przytknięto między żebra i padł strzał. Szedł dalej mimo rany? Jak najbardziej. Ślady krwi prowadzą do biurka. Szukał czegoś, jakiegoś przedmiotu. Próbował wezwać pomoc. Nie sądzę. Dzwonek jest przy kominku. Nie, Sir George szedł prosto do biurka. Rozpaczliwie próbował coś znaleźć. Ma zaciśniętą dłoń. To normalne. Agonia. Lewa jest otwarta. Czemu zacisnął tylko dłoń znajdującą się bliżej biurka? Jeśli wziął z blatu coś, co było tak ważne, że zdecydował się poświęcić dla tego życie, chcę wiedzieć, co to jest. To tylko zapałki. Co nam to mówi? Zapałki z Pembroke House. Co w tym dziwnego? Był tam wczoraj, widzieliśmy go. Ale wysiłek, jaki włożyłby się do nich dostać, może chciał zwrócić czyjąś uwagę na Pembroke House. Może chciał przypomnieć to miejsce komuś, kto, jak my, widział go tam z kobietą. Proszę.
Do pana Holmesa. Dostarczono to przed chwilą. Dziękuję, panie Hudson. To pewnie z banku Sir George'a. Naprawdę? Jego córka mówiła, że zlikwidował konto. Kazałem to sprawdzić. Wybrał całą kwotę, prawie 10 tysięcy. Wczoraj, tuż po śmierci tej kobiety. Co o tym myślisz? Dał je komuś. Czuję dyskretny zapach szantażu. Zapłacił komuś, kto widział, co zrobił? On nikogo nie zabił. Ale miał palec i wypłacił mnóstwo pieniędzy. To jest najstraszniejsze w szantażu. Ofiara boi się stawić czoło oskarżeniom, choćby nie wiem jak absurdalnym. Pomówienie może zszargać imię i zrujnować życie. Jeśli nie on jest mordercą, to kto? To raczej nie jest sprawka pojedynczej osoby. Chcesz mi wmówić, że cała organizacja zabija ludzi i odcina im palce? Całkiem możliwe. Ktokolwiek za tym stoi, postradał zmysły. Wręcz przeciwnie. Za tym planem kryje się najgenialniejszy i najbardziej bezwzględny umysł, jaki widział świat. Profesor Moriarty? Tak, masz paranoję. Już trzeci raz przypisujesz mu nierozwiązane zbrodnie. On nie żyje. Powiesili go ponad rok temu w Montevideo. Faktycznie powieszono kogoś o takim nazwisku, ale daje głowę, że Moriarty żyje i przebywa w Londynie. Już go daję. Do mnie? Słucham. Przy telefonie. Nie, przeszedłem na emeryturę. To co innego. Wyjątkowa sytuacja. Chwileczkę. Nie przenoście jej. Niech nikt jej nie rusza do mojego przybycia. Poważne złamanie. Ciężka kobieta. 90 kilo. 14 stone. Z taką wagą nie powinna włazić na stołek, żeby karmić kanarka. Prawo powinno zakazywać grubasom posiadania ptaków. Niedługo wracam. Nie używałem mojej torby od porodu tej Amelii. Wyrosła na brzydką dziewczynę. To przez to imię. Ludzie są tacy nieuważni. Profesor Moriarty. Czymże zasłużyłem sobie na taki zaszczyt? Scotland Yard będzie ciekaw. Jest mi na rękę, że Scotland Yard sądzi, że nie żyje. Lecz wiedziałem, że pana nie zwiodę. Dotarło do mnie, że życie w zgodzie z prawem ma swoje zalety. Wygodnie się pan tu urządził. Z wiekiem coraz bardziej cenię komfort. Proszę spocząć. Dziękuję.
Co mogę dla pana zrobić? Domyśla się pan wszystkiego, co chcę panu powiedzieć. A pan domyśla się mojej odpowiedzi. To ostatnie słowo? Jak pan sądzi? Zawiśnie pan za te zbrodnie. Nie ma pan dowodów. Fakt. Ale mam pana. Mógłbym wydać pana policji. Mógłby pan. Ale wtedy nie spotka pan więcej doktora Watsona. Telefon. Dokładnie. Wiedziałem, że się pan zabezpieczył. Inaczej od progu potraktowałbym pana rewolwerem. Bardzo sprytnie. Nie dość sprytnie, by pana ubiec. Jeśli doktorowi coś się stanie, nie spocznę, póki pana nie znajdę. Doktorowi nic nie grozi. Ale nie gwarantuję, że tak będzie zawsze. Doradzam, by zrezygnował pan z tej sprawy. Chyba pan żartuje. Wiele razy mieliśmy ze sobą do czynienia. Chce mnie pan doprowadzić na szubienicę. Lecz ja się tam nie wybieram. Ale jeśli przyczyni się pan do mojej porażki, nie dożyje pan, by odczuć satysfakcję z powodu mojej egzekucji. Więc wspólnie przekroczymy wrota do wieczności. Uroczy obrazek. Naprawdę uważam, że warto. Sznurówki? Wystarczająco mocne, by się na nich powiesić. Nie chcę tych zakichanych sznurówek. Impertynent. Odejdź albo oberwiesz. Sznurówki? Wspomoże pan biedaka z jedną ręką? Jak poszło z Holmesem? Jutro ukaże się jego nekrolog. Jesteś. Właśnie szedłem cię szukać. Po co? Sądzisz, że nie znam drogi? Masz rację, nie znam. Wiesz, gdzie byłem? Szukać wiatru w polu. Właśnie. Nie ma takiego adresu. Głupie żarty. Widziałeś kogoś? Tylko starego idiotę sprzedającego sznurowadła. Uczepił się ciebie jak rzep? Skąd wiesz? Zostawił się dla kogoś, kto wyglądał na lepszego klienta. Ten ktoś to profesor Moriarty. We własnej osobie. Wpadł do mnie. I wypuściłeś go? Postradałeś zmysły? Twierdził, że trzyma mojego przyjaciela jako zakładnika. Kogo? Takiego grubego lenia. Jest lekarzem. Znam go? Nazywa się Watson. Pierwsze słyszę. Ja? Dokładnie. Ten handlarz miał cię zabić, gdyby zaistniała taka potrzeba. Puściłeś tego drania przez wzgląd na mnie? Nie mogę sobie pozwolić, by cię stracić. To miło z twojej strony, ale szkoda, że go nie dopadłeś. Spokojna głowa. Znam już motyw, teraz muszę poznać metodę, jaką szantażuje ofiarę. Metodę? Jak Moriarty ściąga ich na miejsce zbrodni? Jak podrzuca im odcięte palce? I jak udaje mu się im wmówić, że sami popełnili te odrażające przestępstwa? Ciekawe. Bardzo ciekawe. Co jest takie ciekawe? Okno w pustym domu naprzeciwko. Na pierwszym piętrze. Co z nim? Jest otwarte. To źle? Pół godziny temu było zamknięte. To nie nasza sprawa. Niech sobie będzie otwarte. Może poszedłbyś zobaczyć, co tam się dzieje. To niezgodne z prawem. Sam pójdę. Skoro tak, to strata czasu. Sprawdzanie okien o tej porze. Weź latarkę. Zajęcie godne lekarza. Dozorca Watson. A ty pewnie posiedzisz i poczytasz książkę. Doskonały pomysł.
Ja poudaję stróża, a ty sobie czytaj. Baw się dobrze. A to co? Stojak na parasole. Prawdziwa ozdoba domu. Najlepszy przyjaciel rodziny. A ten spokojnie sobie czyta. Sherlocka. Ty? Przecież on cię zabił. Nie mnie, tylko po piersie Cezara. Zauważ, że od zarania dziejów wielkie osobowości mają wielkie nosy. Pani Hudson nie będzie zadowolona z tego rozbitego okna. Wstawaj. Kapral Williams, zwolniony z armii z powodu niedostosowania. Dokumenty w porządku. Kapralu, służył pan na Dalekim Wschodzie? Na wschodzie. Ma szafranowy odcień skóry. Brał atabrinę, lek na malarię. Snajper? Snajper. Czemu chciałeś mnie zabić? Musiałem zabić. Musiałem. Weź się w garść. On udaje. Nieprawda. Kto kazał ci mnie zabić? Ona. Ona? Powiedziała, że nie mogę chybić. Ty morderco. Nie jest mordercą. To nie kapral Williams. Powiedziała, że musisz to zrobić? Musiałem to zrobić. Mam, co? Metodę. Mianowicie? Hipnoza. To było zgodne z jego naturą. Wybrali do tej roboty snajpera. Wybrali? Moriarty i jego ludzie. Williams mówił o kobiecie. Pewnie zaprosiła go na drinka. Przytulne mieszkanko, przyciemnione światła, muzyka. Wszystko już pan rozgryzł. Jak ona wygląda? Koło trzydziestki, zgrabna blondynka, lśniące oczy. Masz jej numer? Williams da nam adres. Nikt nie może się do niego zbliżać. To nasz kluczowy świadek. Oby miał pan rację. Wstań, Williams. Pójdziesz tam, gdzie ci każe inspektor. Proszę zadzwonić, gdy odzyska przytomność. Dobranoc.
Pewnie sądzisz, że Sir George też został zahipnotyzowany. To pewne. Herbaty? Chętnie. Czemu samemu nie kazali mu się zabić? Nie chcieliby zginął. Chcieli go szantażować. To kto jest mordercą? Ktoś z ludzi Moriarty'ego. Diabelnie prosta technika. Ale po co odcinać palce? Naprawdę nie rozumiesz? Palce łączą szantażowanego z morderstwem. Budzi się, znajduje je. Nie wie, skąd się wzięły. Wie jedynie, że mógł, doświadczając chwilowego zaćmienia umysłu, popełnić straszliwą zbrodnię. Wpada w panikę, co wykorzystują szantażyści. Wmawiają mu, że widzieli, jak popełniał zbrodnię. Ofiara zrobi wszystko, by nie stanąć przed sądem i nie dać zniesławić swego imienia. Wszystko się zgadza, jeśli wierzysz w hipnozę. To jedyne wyjaśnienie. A hipnotyzerką jest ta blondynka o lśniących oczach, którą wymyśliłeś? Ja ją widziałem. Jak to? Była z Sir George'em, gdy wychodziliśmy z Pembroke House. Widziałem ją i spotkam ją znowu. Williams mnie do niej doprowadzi. Dlatego trzeba go pilnować. Rozpozna ją. Inspektor Gregson? Proszę? Postawcie na nogi wszystkich funkcjonariuszy. Zaraz będę. Williams zniknął. Wjechała w nich ciężarówka. W zamieszaniu Williams zaginął. Uciekł? Został porwany. Sądzisz, że Moriarty? On jest zdolny do wszystkiego. Williams. Nie żyje. Widzisz? Do wszystkiego. Oh, good morning, Professor Moriarty. You startled me. I'm dressing another dolly, a dear little nurse. Is there anything wrong with your finger? Just a splinter. Nasty things, splinters. Most trying. One can't be too careful, but I'll get it out for you. I have the very instrument to help you. Sharp enough to split a hair. Put those tools away until they're needed. But they're not tools, sir. They're instruments. Put them away. Is Lydia in? Yes. But really, you should let me. Get dressed. Holmes and Watson just left Baker Street for the Mesmer Club. Spotkań londyńskich hipnotyzerów. Czyżby rozgryzł naszą metodę? To tylko podejrzenie. Dopilnujemy, żeby na tym się skończyło. Oby miał pan rację. Williams nie zdążył nic powiedzieć. Co mam robić? Idź do klubu i namów Holmesa, żeby wrócił tu z tobą. To bezpieczne? Spotkania z Holmesem zawsze są ryzykowne. Ale mówisz, że nie widział twojej twarzy. Jak mam go skłonić, by mi towarzyszył? Mam go porwać? Jego jedyna słabość to ciekawość. Jeśli ją wzbudzisz, pójdzie za tobą wszędzie. Musisz wykorzystać każdą sposobność. Tędy, panowie. Poproszę doktora Onslowa. Więc to jest Mesmer Club. Dla mnie hipnoza to zwykłe dyrdymały. Musisz przyznać, że jest częścią współczesnej nauki. Możliwe, ale większość hipnotyzerów to oszuści. Szarlatani żerujący na naiwności kretynów. Dr. Onslow? Bardzo mi miło. Pański brat sądzi, że mogę panu pomóc. Jest cenionym członkiem naszej społeczności oszustów i szarlatanów.
Nie sądziłem, że pan podsłuchuje. To doktor Watson. Jesteśmy właśnie w trakcie małego eksperymentu. Dołączą panowie do nas? Czemu nie? To może być pouczające. Coraz większa liczba lekarzy uznaje terapeutyczną wartość hipnotyzmu. Szczególnie w przypadkach chirurgicznych, kiedy nie wskazana jest asysta anestezjologa. Co za androny. Przypomnę, że wprowadziłem obiekt w stan głębokiej hipnozy. Nie będzie czuł bólu, nawet podczas czynności, które normalnie są nie do zniesienia. Przepraszam. Carter, zapadłeś w spokojny sen. Niczego nie czujesz. Nie masz czucia w rękach ani w nogach. Długa igła. Wyciągnij prawą rękę. Jak państwo widzicie, igła przeszła na wylot. Obiekt nic nie poczuł. To świadczy o niezawodności metody hipnotycznej. Nonsens. Nafaszerowali go prochami. Co też pan? Obudź się. Poczujesz się wypoczęty. Nie będziesz odczuwał bólu. Kiedy zaczynamy? Już po wszystkim. Tędy. Tylko ci ludzie tu przychodzą? Co rusz, wpadają nowi. Jak ktoś chce w to wierzyć. Ja jestem profesjonalistą. Nie wierzy pan w hipnozę? Nie zaprzeczę, że są jednostki historyczne o słabej woli, na które to działa. Ale ludzie o silnym charakterze, to prawda. Przejrzał pan nasze sztuczki. Na wylot. Ale jednostki o słabej woli... Pan wybaczy. Proszę ze mną. Zawsze do usług. Pokażę panu, jak łatwo my, szarlatani, możemy je wykorzystywać. Puścimy to w ruch. To cudo przyciąga uwagę słabych jednostek swym nieustannym ruchem, jeśli tylko skupią na nim wzrok. Pan oczywiście może na to patrzeć do końca świata, a i tak to na pana nie zadziała. Jednakże może spowodować lekką senność, jak białe pasy na szosie, gdy prowadzi pan nocą. Rytm jest regularny, niczym niezakłócony. Droga nie ma końca. Prowadzi w kółko. Wciąż to samo. Zakręt za zakrętem. Czuje pan senność. Jest pan zmęczony. Niech droga wejdzie w pana. Droga długa, spokojna. Droga do snu. Śpi. Proszę otworzyć oczy. Stand up. Wstać. Turn around. Obrócić się. And now, Dr. Watson. Teraz, doktorze, jest pan na urlopie w Szkocji. Krajobrazy zapierają dech w piersiach. Podchodzimy do strumienia. Nie jest głęboki. Zdejmie pan buty i skarpetki. Podwinie pan nogawki. Wystarczy. Druga noga jest wodoodporna. Proszę się obrócić. Uwaga na kamienie.
down. Proszę siąść. Wake up now. Obudź się. I see what I tell you. Mówiłem. Na mnie to nie działa. Nobody with an ounce of care. To chyba należy do pana. Przyszła. Ta kobieta? Może zaprowadzi mnie do Moriarty'ego. To rozsądne? Nie, ale niezbędne. Po tym, co przeszedłem z Moriarty. Może być hipnotyzerką. Oby moja wola była silniejsza niż jej. Muszę zaprotestować. Liczyłam, że to spotkanie adeptów poważnej nauki, a widzę tylko bandę komediantów. Elliotson, Esdale i Braid cierpieli za prawdę, którą wy kompromitujecie swoimi sztuczkami. Całkowicie się zgadzam. To było niepotrzebne. Przepraszam. Sherlock Holmes, do pani usług. Dziękuję panu. Spowodowałam niezręczną sytuację, ale interesuję się poważną hipnozą. Ja również. Może coś nas łączy. Może. Pójdziemy do Pembroke House na drinka? Będę zaszczycona. Nie wiedziałam, że jest w Londynie takie sympatyczne miejsce. Kieliszeczek dobrze nam zrobi. Wygląda pani świetnie. Dziękuję. Trochę mnie poniosło w Mesmer Club. Ale hipnoza to dla mnie wręcz religia. Wiem, jaka może być pożyteczna, dlatego nie znoszę, gdy używa się jej z tak błahych powodów. Ja niewiele o niej wiem. Prowadzę teraz ciekawą sprawę. Proszę mi o niej opowiedzieć. Chodzi o zabójstwo George'a Fenwicka. Kto to? Znana postać. Ciekawe, ostatni raz widziałem go właśnie tutaj. Dziwne. Siedział dokładnie przy tym stoliku. Papierosa? Proszę kontynuować. Była z nim kobieta. Zapalił jej papierosa. Szarmacko. Widział pan jej twarz? Tylko plecy. To do pana niepodobne. Fakt. Chyba się starzeje. Nie powiedziałabym. Jest pani miła. Pierwszy raz sprawa mnie przerosła. Nie mogę przez to spać. Sądzę, że mogę panu pomóc. Czyżby? Rozbawiłam pana. To raczej jest sceptycyzm. Jak chce to pani zrobić? Leczyłam już hipnozą. Nie zarobkowo, rzecz jasna. Pomogę panu, jeśli zechce pan. Czy może być coś przyjemniejszego? Światła, muzyka. To wystarczy. Będzie pan trudnym obiektem. Dlatego przyda się mała pomoc. Materia medica. Tabletki? Wolałbym nie. Ja też wolałabym nie, ale Frank Notsing uważa, że tak należy w trudnych przypadkach. Zechce pan? Jestem przeciwny środkom uspokajającym. Jak pan chce. W ogóle nie musimy tego robić. Chwileczkę. Dobrze. Zaryzykuję. To nieszkodliwy lek. Co to? Cannabis japonica. Orientalny środek nasenny. Thank you.
Proszę usiąść. You feel yourself growing drowsy. Robi się pan senny. Don't fight it. Niech pan z tym nie walczy. Proszę się temu poddać. Chce pan zasnąć. Just fix your eyes. Proszę patrzeć na ten biały kwiat unoszący się na wodzie. Floating on the water. Empty your mind of everything. Proszę oczyścić umysł z wszelkich myśli. Follow the motion of the water. Śledzi pan ruchy wody. So smooth. Tafla jest gładka. Not a ripple. Nie ma żadnej falki. Waters of forgetting. Woda zapomnienia. Steady. Spokojna. Deep. Głęboka. Strong. Mocna. Strange, isn't it? Jak specyficznie odbija się światło. Little specks of light. Ogniki, które wciąż się przemieszczają. Jest tak kojąco. It's peace. Spokojnie. It's friendly. Przyjaźnie. And you're very close to finding what you're... Jest pan blisko odnalezienia odpowiedzi. You'll find them soon now. Wkrótce ich pan znajdzie. Guilty ones. Winnych. When you're rested. Czuje się pan wypoczęty. Gentle waters. A delikatne wody zamykają się nad panem. Steady. Spokojnie. Deep. Głęboko. Strong. Mocno. Drawing you down. Opada pan na dno. Down. W dół. Down. Sleep. Śpi. Sleep. Śpi. Sleep. Śpi. Professor Moriarty. Oto on, profesorze. Stand up, Mr. Holmes. Proszę wstać. Open your eyes. Otworzyć oczy. Face this way. Obrócić się w tę stronę. Are you satisfied? Jest pan zadowolony? We are dealing with a clever man. On może udawać. Tylko w jeden sposób można zbadać głębokość hipnozy. Jest pan gotowy? Wystarczy. Niewrażliwości na skalpel nie da się udawać. Gratuluję, Lydia. Proszę się obrócić. Podejść do biurka. Sit down. Niech pan siądzie. Take that pen. Weźmie pióro. Write what I tell you to write. I napiszę, co panu podyktuję. I have at last found a case. Natrafiłem na sprawę, której nie mogę rozwiązać. I have outlived my... Stałem się nieprzydatny. Dlatego zdecydowałem się zakończyć swe życie. Proszę podpisać. Osuszyć. Złożyć. I wsadzić do kieszeni. Teraz, panie Holmes. Wyjdzie pan na taras.
To nie będzie wyglądało na samobójstwo. Rany muszą wyglądać na zadane własnoręcznie. Przejdźmy się kawałek. Jaki przyjemny ogród. Proszę wejść na taras. Jest bardzo szeroki. Obróci się pan w lewo i pójdzie do końca tarasu. Nie może się pan zatrzymywać. Droga prowadzi do drzwi. Przejdzie pan zupełnie bezpiecznie. W pokoju za drzwiami znajdzie pan to, czego szuka. Nie da się szybciej? Czekałem na ten moment wiele lat. Dalej, panie Holmes. Przez otwarte drzwi widzi pan człowieka odpowiedzialnego za zabójstwo Sir George'a Fenwicka. Profesora Moriarty'ego. Holmes? Stój! Jaki piękny widok. Podoba mi się. Jesteś zahipnotyzowany. Rzucono na ciebie czar. Nie ruszaj się. Nonsens. Nie wiesz, co robisz. Oczywiście, że wiem. Nie jesteś pod wpływem hipnozy? To złaź stąd. Co tam robiłeś? Czekałem na ciebie. Miałem kłopoty w drodze. Aresztowano mnie za przekroczenie prędkości. Szczęście panu sprzyja. To nie szczęście. Podmieniłem lek, który ta dama mi podała. Spryciarz z pana. Tabletka ta nie pozbawia świadomości, ale uodparnia na ból. To tłumaczy brak reakcji na skalpel. Imponująca zdobycz, Gregson. Nawet Lestrade nie spisałby się lepiej. Zabrać ich. Do wozu z nimi. Miałam rację. Trudny z pana obiekt. Dziękuję. Rachunki wyrównane, profesorze. Do zobaczenia na szubienicy. Nie ma takiej liny, na której mógłbym zawisnąć. Wszystkim się zajmę. Okropna śmierć. Nawet dla niego. Zasłużył na gorszą. O czym myślisz? O kobietach, które mogą teraz bezpiecznie chodzić po londyńskich ulicach. Gwiazdy stoją na straży. A i my, drogi przyjacielu, mamy zaszczyt pilnować tego miasta. Wersja polska na zlecenie Filmbox Studio Sonoria. Tekst Piotr Banera.